Siemanko, jestem w Berastagi, jakieś 60 km od Medan. Wczoraj tu przyjechałem autobusem. Trasa zajęła mi 3 godziny, a było to jakieś 60 km, także nie za duże tempo. Jestem już właśnie po śniadaniu i dzisiaj wybieram się na wulkan, nieaktywny już, który nazywa się Sibajak i znajduje się on na jakieś 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, ale jestem już jakieś 1000 nad poziomem morza, także nie będzie to jakieś, nie będzie taki trudny wyczyn. Muszę się wrócić, bo muszę złapać autobus, bo jest to dość daleko od tego miasteczka, jakieś 7-8 km, więc bez sensu, żebym szedł pieszo, a wiem od mojego gospodarza, u którego mieszkam, że dojeżdżają tam autobusy pod ten park narodowy, gdzie jest wulkan, także nie ma sensu się męczyć. Idę do sklepu po jakąś wodę i będę łapał autobus. Złapałem taki tutaj lokalny autobusik, kolorowy, siedzi się na takich małych ławeczkach i jedziemy, muzyka gra z tuby. Wysiadłem z tego szalonego autobusu. Teraz muszę kawałek iść asfaltówką do wejścia do parku. Tu panowie pracują. Bambus. Hello. Good. Sibajak. Tutaj w polu. Dobra, lecimy. Znalazłem sobie kija na małpy i na bezpańskie psy. Bo boję się bezpańskich psów, więc wolę mieć coś do obrony w razie czego. Stało się tak, że wsiadłem nie do tego autobusu. Teraz muszę iść 4 km do wejścia na szlak. Bo to nie był ten autobus, co mi tłumaczył gospodarz. Ale trudno, przejdę się, tylko deszcz trochę pada. Patrzcie, jak mgła schodzi. Tam dalej już mało widać. Ale nie zgubię się, bo jest asfalt. To dotarłem do wejścia. Tu stoi autobus, którym prawdopodobnie powinienem tu przyjechać. Ale szedłem sobie troszeczkę naokoło, więc 4 km już za mną. A teraz wchodzę. Nie wiem, czy tu muszę coś płacić, czy nie, ale tu chyba nikogo nie ma. Zatrzymałem się tutaj przy takiej budce, żeby napić się wody, jakieś informacje. No i wokół śmieci, butelki, jakieś papierki. Ludzie są nienauczeni tutaj po prostu, że śmieci się wyrzuca do kosza. Albo jak nie ma kosza, to się bierze ze sobą. Mapa pokazuje mi, że dotarłem do jakiegoś pola namiotowego. Ale to wygląda jak jakimś, nie wiem, Walking Dead. Wszystko opuszczone. Nikogo nie ma. Dobra, tam jest jakiś sklep chyba. Tam był punkt, w którym trzeba było się zarejestrować i zapłacić 20 tysięcy rupii indonezyjskich, czyli jakieś parę złotych. I teraz zacznie się chyba taka trudniejsza droga. Są skały. No, nieźle. Trzeba będzie uważać, bo może być ślisko. Idziemy. Wam, że czuję się tutaj naprawdę jak w dziczy, bo tutaj nikogo nie ma, ta mgła, wzgórza porośnięte, tylko wiatr słychać, mega. Muszę się trochę doedukować, jeśli chodzi o wulkany, bo bardzo mnie ten temat interesuje, ze względu też na to, że byłem na Islandii i widziałem erupcję z bardzo bliska, zresztą dalej tam trwa jakaś erupcja, to znaczy jakaś nowa. I bardzo mnie to fascynuje, bo to są takie siły natury, z którymi nie ma szans, że wygramy. Ten żółty kolor to jest siarka. Widać go nawet tam na skałach, przy tej wodzie. Są tutaj też gorące źródła oczywiście. Wiadomo, w pobliżu wulkanu jest dużo źródeł geotermalnych.
Dotarłem tu. Niesamowite. Dobra, idę stąd, bo tu strasznie śmierdzi tą siarką. Myślę, że nie powinienem tego tyle wdychać. Ale chyba to przeżyję, nie? Biorę kija. Idę się rozejrzeć jeszcze, co tutaj jest więcej do obejrzenia. Zrobiłem sobie krótką przerwę na jedzenie, jakieś ciastka kupiłem. Tutaj pieski się bawią. Pani ognisko robi. Pilnują tutaj chyba. Bo stoi się, są namioty. Jest tutaj dużo wlepek. Szkoda, że nie mam swoich, bo bym coś tu przylepił. Mam tutaj paru funfli. Ale wyglądają niegroźnie. Całkiem zadbane, więc bez strachu. Zresztą wydaje mi się, że to są psy tych ludzi, u których tam siedziałem i odpoczywałem chwilę. Zszedłem już niżej, ale nie jadę autobusem, bo chcę zobaczyć wodospady, które tutaj są kilka kilometrów stąd. I odbiłem po prostu w drugą stronę. Idę teraz inną drogą niż tą, którą przyszedłem. O, coś tam wyczuły. Chyba innego psa, no. Będzie awantura. No i pierwszy raz skoczyło mi tętno, jeśli chodzi o psy, bo tutaj są trzy pieski, które ze mną idą. Tam było chyba, nie wiem, 7-8, że one pierwsze uciekły. Ale ja jakoś mówię, dobra, no trzeba iść, przecież się nie wrócę. Mam tego kija. W razie czego to przyłożę, ale nie powiem, bo nogi mi się trzęsą. Mam nadzieję, że już dalej nie będzie takich sytuacji. Tam był po prostu jakiś dom i one po prostu pilnowały chyba. Ogólnie to jestem tak wydygany teraz, że to jest hit. Przede mną jest kilka domów. Byłem tam, ale się wróciłem. Nie wiem, wyskoczyło z kilka psów dosłownie. Znaczy wyskoczyło, były jakieś 50 metrów ode mnie, ale szczekały i szły w moją stronę. Wróciłem się. Nie mam wyjścia, muszę iść. Będę szedł wolno, mam tego kija, ale jestem mega wytygany, naprawdę. Dopiero teraz ogarnąłem, że tutaj jest dużo farm. I te psy po prostu pilnują tych farm. Przeciwko jakimś tam, powiedzmy, potencjalnym złodziejom i tak dalej. Nie ma tu żadnego człowieka, nie wiem. Idę, ale naprawdę nie wiem, kiedy ostatnio tak się bałem, serio. Okej, przeżyłem jakoś te psy. Dochodzę tutaj teraz do jakiejś wioski. Asfalt się normalnie zrobił i za chwilę powinien być przystanek autobusowy i może jakieś miejsce z jedzeniem. Pogoda mi się nie trafiła dzisiaj najlepsza. Dobra, doszedłem do miejsca, gdzie są autobusy. Będę jechał tym żółtym i muszę się zastanowić, co dalej, bo no to nie jest fajny deszczyk w sumie, bo cały czas pada. Jestem już cały mokry. Dobra, bo on trąbi, idę. Jadę już godzinę tym busem, bo są takie korki, że masakra. I tak jest tutaj codziennie. Mimo, że to jest prowincja, tutaj są korki. Kierowca tutaj robi co może, jedzie jak szalony. Wymija na trzeciego w ogóle, ale jakoś jeszcze żyje. Zaraz wysiadam i idę coś zjeść, bo jestem mega głodny. O, jak leci tu. Dzieci wracały ze szkoły tym samym autobusem. Dałem im ciastka. Były mega zadowolone. Fajnie, dobrze tutaj ludzie są. Tacy otwarci, uśmiechnięci. Bardzo mi się to podoba. Nie chcą się orznąć. Dobra, szukamy jakiejś szamy, bo umieram z głodu, naprawdę. Byłem sobie coś zjeść i poznałem tutaj dziewczynę lokalną. Trochę pogadaliśmy. Wypiliśmy kawkę i nagle zrobiła się zajebista pogoda. I nawet stąd teraz widzę ten wulkan. A wcześniej, jak tam byłem, była całkowita mgła i prawie nic nie widziałem. Także zrobiłem deal życia dzisiaj.
ale czasem tak bywa. Wracam do guesthouse'u, odpocząć, wykąpać się i potem jakaś kolacja. I wcześniej spać, bo jutro zmieniam miejsce. Także tyle. Chcą tutaj zdjęcie chyba chłopaki. Tutaj takie domki. I don't speak Indonesia. Także już jestem blisko mnie. Kozy sobie tutaj jedzą sianko. Zwykle w godzinach wieczornych miasta odżywają, ludzie wychodzą, bo są po pracy, jest chłodniej, jedzą razem, rozmawiają, grają w jakieś gry. Generalnie tutaj nie pije się tu dużo alkoholu ze względu na to, że to jest kraj muzułmański. Także jak już się pije, no to gdzieś wiadomo, po kątach może, ale nie tak, że tak jak u nas w barach na ulicy, pod parasolkami i tak dalej. A tak się jeździ autobusami w Indonezji. Na dachu. Ziomeczki. Normalka. Ludzie tak tutaj jeżdżą. Mają duriany. Drugie podejście w moim życiu, żeby spróbować durianu. Za pierwszy razem mi nie posmakowało. A tutaj ludzie biorą po kilka, tu chłop wiąże. Ja nie wiem. Jednego spróbuję. I to się przekrawa na takie kawałeczki. I to jest owoc, to żółte. Ale ja tego nie lubię. Próbowałem to drugi raz właśnie. I to nie jest mój smak totalnie. Dobra, właśnie wszedłem do swojego pokoju. Byłem jeszcze coś zjeść na mieście. I zaraz idę spać, bo w sumie już jest 10:30. Jutro zostaje tu jeszcze jeden dzień, bo chcę się wybrać na gorące źródła. Troszeczkę odpocząć. Nie powiem, bo dzisiejszy dzień był trochę dla mnie stresujący ze względu na te psy. Bo naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak bałem. Ale w sumie cieszę się, bo się odważyłem przejść. I tak naprawdę nic złego się nie stało, także trochę pewności siebie może też nabrałem do tych bezpańskich psów, nie wiem. W każdym razie kończę.